projekt uchwały według druku nr 5. W sprawie wniosku do prezydenta, to jest projekt Komisji Edukacji, w sprawie wniosku do prezydenta Metodola o stosowanie diagnozy naszego przyspieszenia przydziału lokali mieszkalnych zajmującego obecnie lokal służbowy w samochodzie w przypadku nr 57. Proszę panią przewodniczącą zreferować. Pani dyrektor zwróciła się do nas, żebyśmy poparli pismo w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, ponieważ pomieszczenia, które w tej chwili zajmuje ten lokator, przydałyby się na rozdysponowanie większej pomieszczeń do przedszkola. Ja myślę, że jest jednoznaczne, bo to oczywiste, że w placówkach oświatowych nie powinno być zamieszkania osób prywatnych, tylko powinno. Ja chcę tylko, ja bym chciał tylko, żebyśmy też kompleksowo i myślę na następną sesję, jak byśmy jeszcze przygotowali, jakby mógłbym zachęcić obecnie, bo jednak trzeba dalej robić. Są, mamy jeszcze dwa lokale, w których są zamieszkane osoby. To jest przedszkole numer 11 i tam jest problem, nie, bo ktoś się nie chce po prostu chodzić, ale trzeba go, no nie może być tak, żeby nie można powiedzieć, to jest problem znacznie jakby większy. Płaci, teraz płaci, kiedyś nie płacił, można było, no ale jest jak jest, no, na dzisiaj wielko złożenie nie ma rady. Efekt jest taki, że podczas tego remontu kapitalnego przedszkola nie będą wyremontowane tamte pomieszczenia, nie będą wymienione okna, nie będzie dostosowane do przedszkola. Zakładam, że wcześniej czy później wyprowadzi się stamtąd, bo przedszkole nie jest miejscem do mieszkania. Obiekt zresztą za sobie gminy. I co wtedy? Wtedy trzeba będzie remontować trzy pomieszczenia z własnych środków, czy następna rada będzie remontować, no po to, żeby właściwie funkcjonowało przedszkole. Bo to jest następna jedna sala, bo nie tam jest duża pomieszczenia, jest bardzo duża. I podobna sytuacja, proszę państwa, dotyczy to szkoły numer szkoły przy ulicy Krasińskiej, bo tam też jest jedno mieszkanie. I to mieszkanie jest zajmowane i też się dyrektor stara o. No, pani Borku, już. Tam jest oddział zielony jeden. Ale to w jednym mieszkaniu, a drugie mieszkanie jest dalej zajmowane i pani dyrektor też chciała tam. Czy wiedziałeś? I też występowała, wiem, że występuje. I dobrze jakby wystąpić o te dwa lokale. Bo zobaczcie państwo, kiedyś był taki program w szkole 47, jak była przy ulicy Gorzyńskiego. Tam były dwa mieszkania. I te dwa mieszkania, które są praktycznie przydały, bo na dole jest praktycznie zrobione przedszkole do samego dołu. Akurat będzie przeniesione. A ta część to jest tam jeszcze na gabinet. No tam jest, no bo dyrektorka tutaj oddała na przedszkole i tam, gdzie był sekretariat, są przeniesione w tą stronę, bo nie ma pokoju nauczycielskiego. Prawdopodobnie będzie tam pokój nauczycielski, ale wtedy zwiększa się ilość sal lekcyjnych czy pracowni po to, żeby dzieci mogły funkcjonować. No tak to ma. Właściwe działanie. Myślę, że sprawa jest oczywista. To na następną sesję pochwalić. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 5? 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, do otrzymujących. Jedna rada przyjęła uchwałę do druku nr 5.